Dzień dobry, kochani. Mamy środę. Taki już biegnie, nie? Już biegnie. Mamy w środę, słuchajcie. Pogoda na zewnątrz jest nijaka. Ochłodziło się. I powiem wam, że generalnie w planach mam, miałam i mam w sumie w dalszym ciągu sprzątanie dzisiaj. Ale najpierw oczywiście zakupy. Jutro jest tutaj Dzień Ojca i to jest wolny dzień. I no, wszystko jest pozamykane i tak dalej. Do mnie jutro Asia przyjeżdża, więc muszę zrobić dzisiaj zakupy, bo chcę jutro robić gołąbki bez zawijania. Mam taką ochotę na gołąbki bez zawijania, a co? I wiecie co? Mamy z Milusiem niemalże nieprzespaną noc za nami. Bo przez to, że wczoraj jeszcze taki upał był, to mi się w sypialni sypialnia tak nagrzała, że nie szło wytrzymać po prostu. A słuchajcie, to jest dopiero początek, bo to dopiero przecież maj jest, tak? No w każdym bądź razie tak się nagrzało, że nie mogliśmy spać. Przez to, że w nocy padało, no to ja średnio mogłam otworzyć, wiecie, to okno, no bo jest w dachu i by mi napadało, tak? Więc czekałam, w sumie nie czekałam, tylko po prostu no nie mogłam spać. Miluś tam jeszcze troszeczkę pochrapywał, a ja się walałam po łóżku w tą i z powrotem. I gdzieś o 5 rano udało mi się w końcu okno otworzyć, bo przestało padać. I jak się troszeczkę wywietrzyło, słuchajcie, to po, no powiedzmy, że 5:20, 5:30 mniej więcej zasnęłam, obudziłam się o 10 rano. Za 20 minut się muszę zbierać, bo jak mówię, najpierw zakupy, jestem umówiona z sąsiadem, wiecie, z Matiasem, od Balu, właścicielem, że jedziemy na zakupy. Makijaż zrobiłam dzisiaj, wiecie co, taki na odwal się, byleby był. Ale już niemalże całkowicie zdękowałam dwa cienie w mojej paletce Saltry. Całkowicie niemalże. Także tak. No i mówię, no dzisiaj będę sprzątać, dlatego że Asia jutro przyjeżdża. No i chcę, żeby tu, wiecie, było czysto. U mnie w sumie zawsze jest czysto. Albo prawie zawsze. Bo ja niemalże dzień w dzień latam ze szmatą i tu sprzątam, tam wycieram i tak dalej. No ale dzisiaj to już będzie takie, wiecie, gruntowne sprzątanie. Miluś zmęcony, nie? Moja mała mordka zmęcona. Tak, mamuni mordka zmęcona. Tak, mój biedny ty. No, także Miluś zostanie w domu. No i zobaczymy, co dzisiejszy dzień jeszcze przyniesie. Muszę na pewno po drodze podjechać do Lidla, czy w drodze powrotnej, podjechać do Lidla za moją wodą. Mam nadzieję, że jest jeszcze dostępna. I bo została mi tylko jedna butelka i ta resztka tutaj swoją drogą. To jest naprawdę fantastyczna woda. No, smakuje jak orężada. I będę chciała wejść do Rossmana dosłownie na sekundę. Po żadne kosmetyki, tylko potrzebuję, wiecie co, ja w moim bullet żurnalu prowadzę, zamiast bullet żurnala zrobiłam z tego budget plana. I no i wczoraj rozmawiałam z Asią przez telefon i w międzyczasie robiłam, już przygotowywałam na czerwiec już ten mój budget planner i przepisywałam koszty, które mam przez po prostu co miesiąc. No i się pomyliłam, więc no, potrzebuję, wiecie, korektor do wymazania. No a tutaj w okolicy to chyba jedynie właśnie w Rossmanie dostanę
ze sklepów, które są otwarte. No więc to będę chciała kupić, no i na pewno w Lidlu moją wodę i ewentualnie jeszcze, jeżeli dostanę, oczywiście kapustę, żeby na jutro była. No, a później zobaczymy. Także mamy godzinę, Boże, jestem nieprzytomna, słuchajcie, 12:33. No, więc zaraz się muszę zbierać. Wydaje się, że jestem strasznie czerwona, przynajmniej w podglądzie. Mamy kolejny dzień. Wybaczcie. Mamy kolejny dzień, no i tak jak wam wczoraj mówiłam, dzisiaj jest święto, jest Dzień Ojca tutaj, więc no jest wszystko pozamykane i wolne, i panowie imprezują. Ja od rana byłam bardzo produktywna, posprzątałam, zrobiłam pranie, ugotowałam jedzenie, zrobiłam woski do kominka, oczywiście się umyłam, tylko włosów nie myłam, bo nie ma takowej potrzeby. Gdzieś za 40 minut będzie już Asia u mnie. Ale no jak mówię, obiad już jest ugotowany. Dzisiaj zrobiłam gołąbki bez zawijania. Troszeczkę mi się rozwaliły, ale to nic. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Coś mi ostatnio, wiecie co, za co się zabiorę za gotowanie, to mi nie wychodzi. Nie wiem dlaczego. No, no a ja postanowiłam, generalnie miałam się dzisiaj nie malować. Ale postanowiłam, że skoro mam jeszcze trochę czasu, to dlaczego by nie. Wczoraj do was nie wróciłam, wiecie co, byłam tak zmęczona po tym spacerze z psiakami, że po prostu nie miałam na nic siły, słuchajcie. A 21:30 już spałam. Jeszcze dla pewności wzięłam sobie tabletkę nasenną. Ja te tabletki dostaję od lekarza przepisane, dlatego że ja od 11 lat mam niesamowite problemy ze snem. Więc no. No i będę szybko nakładać twarz, jak ja to mówię. Nałożę dzisiaj, popatrzcie, jak ja już go ładnie zużyłam. Nie wiem, czy będziecie widzieć. No, pół butelki mam zużyte. Mój podkład z Rival de Loup. Rozważam taką opcję, wiecie co, nagrania wam filmiku, coś a la moje pewniaki makijażowe, a tudzież nawet może zrobiłabym z nimi makijaż, nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Wzięłam dzisiaj nową gąbeczkę, tą z Vibo, i powiem wam, że kurczę, jak porównam moje stare, a to jest stara sucha i nowa mokra, to powiem wam, że one miększe dużo były. Ta mokra teraz jest w takim stanie jak ta sucha starsza, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, podejrzewam, że do nich już wracać nie będę, ale to się wszystko okaże, bo ze mną to wiecie, różnie bywa, ja najpierw mówię nie wrócę, a potem się okazuje, że jednak wracam. Więc tak, być może wyjdziemy, co prawda dzisiaj strasznie pada, ale to nie znaczy jeszcze nic, bo może być, że wyjdziemy, znaczy wyjść na pewno wyjdziemy z Asią, bo będzie trzeba z Milanem wyjść, tak? Ale myślałyśmy już ostatnio o tym, że może by pójść dzisiaj na jakiś spacer, bo się przynajmniej już ochłodziło,
Ale czy to zrobimy, wyjdzie w praniu. Wyjść na pewno wyjdziemy, bo jak mówię, co ja się tu gdzieś skrobnęłam. Bo jak mówię, z Milanem trzeba będzie tak czy siak wyjść. Nie panicz? Panicz się rozwalił na łóżku. Powiem wam, że odkąd to łóżko tak stoi, to on uwielbia tutaj leżeć. No, także tak, słuchajcie, ja biorę się za makijaż, co dzisiejszy dzień jeszcze przyniesie, nie wiem. To się jeszcze okaże. Ogarnięta. Zastanawiam się za każdym razem, dlaczego w podglądzie to wygląda, jakbym była pomarańczowa. Zapewne później, jak będę obrabiać, to i tak tego nie będzie widać. No, ale tak na chwilę obecną jest. Słuchajcie, wykończyłam cały mój cień z maka. I nie wykluczam, że wezmę go po raz ponowny, jak w końcu będę mogła oddać opakowania. To był odcień Expensive Pink. Mam go dzisiaj właśnie między innymi na powiekach w połączeniu z Huda Beauty. Często mi piszecie, że ładny makijaż oczu mam, jak go mam na powiekach. No, a z Huda użyłam tą paletkę. Popatrzcie, jak ona już wyjechana jest. Oczywiście poza tym, ten, wiecie co, ten cień ja używam, jeszcze trochę i też dotknę denka. Tego używam bardzo rzadko, no i tego użyłam może ze dwa razy, ale reszta, bardzo lubię tą paletkę i ją mam tutaj, wiecie, do takiego codziennego makijażu, można powiedzieć. Włosy ogarnęłam też. Dzisiaj pewnie umyję pędzle, bo widzę, że... A co ja robię? Bo widzę, że do twarzy kilka pędzli mam do umycia. Do oczu tak samo. Ale nie jest tego nie wiadomo jak dużo, więc zapewne uda mi się dość szybko to ogarnąć. Asia jest już w drodze do mnie. Ja jadę od niej do siebie do domu 32 minuty. Nie wiem jakim cudem jej pokazało 40, nie wiem, 5 minut. Nie mam zielonego pojęcia, którędy ona będzie jechać, ale w sumie najkrótszą drogą jest tak jak ja zawsze jeżdżę. Ale ona też jedzie do mnie pierwszy raz, więc zobaczymy. Spytam się jej, którędy jechała, jeżeli będzie wiedzieć w ogóle. O. Jak już nieraz wam mówiłam, ja za błyszczykami nie przepadam, aczkolwiek tego zużyłam już mniej więcej dotąd. O. Więc to dosyć dużo, ale też faktem jest, że wiecie, ja wyciągnęłam stoper i przez to, że stoper wyciągnęłam, to nakłada mi się teraz tego po prostu więcej i za każdym razem muszę najpierw oczyścić. Zaraz się muszę przebrać, bo jak Asia podjedzie, no to ja wyjdę na zewnątrz, żeby jej pokazać, gdzie ona może zaparkować, bo u mnie z miejscami parkingowymi to jest ciężko, dlatego że po drugiej stronie stoją tylko domy jednorodzinne, więc każdy ma... nie tylko domy jednorodzinne, stoi jeden taki z kilkoma mieszkaniami, ale tutaj po prostu wiecie, każdy ma swoje miejsce parkingowe i u mnie tutaj w domu też tak jest, że każdy z nas, osób, które posiadają auto, każdy ma swoje miejsce parkingowe. No i no wiadomo, że jak przyjedzie, nie będzie mogła zaparkować na czyimś miejscu, bo potem będą wąty, tak? A propos wątów, słuchajcie, ostatnio został mi pod jednym z ostatnich vlogów napisany komentarz, że włączam i wyłączam, a nie włączam. Słuchajcie, ja mieszkam tyle lat za granicą, że to jest najmniejszym moim problemem, czy ja coś dosłownie i dokładnie wymawiam tak, jak się powinno, czy nie.
Mam do tego prawo. Ja się cieszę, że w ogóle mój polski jest płynny, pomimo że na co dzień go nie używam. Ja go używam czasem z Mariuszem, chociaż jak my rozmawiamy, to tam co drugie, trzecie słowo pada po niemiecku, bo jest nam łatwiej. Jak z Asią rozmawiam, też mam to samo, że po prostu są słowa, których ja po polsku albo nie znam, albo nie pamiętam, albo nawet się nie da przetłumaczyć, więc wtedy też pada to słowo po niemiecku. Albo jest po prostu łatwiej i dlatego pada po niemiecku. Więc no, nie czepiajcie się, proszę was, bardzo takich gównolotnych rzeczy, bo to nie ma sensu. Ja mówię tak, jak ja mówię, jak mi się podoba. Ja widzę u dziewczyn w filmikach, które mieszkają w Polsce i na co dzień używają naszego ojczystego języka i one dużo gorzej wymawiają słowa niż ja. Więc czepianie się o takie duperele nie ma sensu. Jeżeli komuś nie podoba się moja forma wymowy i tak dalej, droga wolna, ja nikogo nie zatrzymuję i to wiecie doskonale. Tak, idę teraz wyciągnę, znaczy najpierw się przebiorę, a w domu mi ładnie pachnie woskiem ze świecy, z Yankee Candle. Jak ta świeca się nazywa? Boże, moja ulubiona. No, watą cukrową po prostu. Uwielbiam ten zapach. No, więc ja teraz idę się przebrać, bo jak mówię, Asia już powinna za jakieś 20 minut być. Wyciągnę jedzenie z piekarnika, bo już dawno wyłączyłam piekarnik, ale zostawiłam, żeby ciepłe było. No i obiecałam sąsiadowi, że mu porcję przyniosę, więc prawdopodobnie zaraz to po prostu przełożę. I jak będę szła na dół, żeby pokazać Asi, gdzie ona może zaparkować, to przy okazji zaniosę sąsiadowi jedzenie. Słuchajcie, Asia była, przed chwilą pojechała. Ja chciałam wam jeszcze pokazać, co takiego pysznego Asia przywiozła. A mianowicie, Asia przywiozła murzynka. Popatrzcie, jaki duży, piękny wyrósł i jest przepyszny, bo już próbowałyśmy. Ja natomiast teraz stwierdziłam, że go sobie tutaj pokroję, część zostawię sobie, a drugą część zaniosę sąsiadowi. Asia o tym jest zresztą sama powiedziała, że jak chce, to żebym zaniosła sąsiadowi, bo ja tyle ciasta sama w życiu nie zjem. No i pokazywałam wam, jak robiłam gołąbki bez zawijania. One się trochę spiekły na górze, ale to nie robiło żadnej różnicy, bo wyszły
Ja uważam, że pyszne. Asia mówiła też, że jej smakowały. Wiecie, nie nagrywałam, kiedy Asia tutaj siedziała, dlatego że ciężko jest nagrywać, jeżeli jest ktoś, kto nie chce się pokazywać, to wtedy naprawdę nie jest wcale takie łatwe, jakby się wydawało. Zaraz będę miała całe ręce w czekoladzie. Czekajcie, wyciągnę talerz, żeby przełożyć to dla sąsiada. Już jestem. Więc ja tu wszystko ładnie potnę. I no, z Asią oczywiście nagadałyśmy się, jak nie wiem, ale powiem wam szczerze, że mi i Asi to tematy się naprawdę nigdy nie kończą. Więc tak. No i na spacerze nigdzie nie byłyśmy, dlatego że niestety pada. Może nie jest to nie wiadomo jak silny deszcz, bardziej taka mrzawka, no ale jest to mało przyjemne i przy czymś takim się po prostu człowiekowi nie chce chodzić. Dlatego nigdzie nie poszłyśmy. Ja wyszłam jedynie z Milanem, jak Asię odprowadzaliśmy do auta. Wybaczcie, muszę oblizywać palce, bo są całe z czekolady. No to wtedy jedynie Asię odprowadziliśmy do auta. No i zaszłam jeszcze na chwilę do sąsiada. I obiecałam mu właśnie, że przyniosę ciacho od Asi. O! Myślę, że tyle mu wystarczy. Polewa czekoladowa, ja uwielbiam murzynka. Śmiać mi się chciało, jak Asia pytała, czy może dodać wiórki kokosowe na górę murzynka. Ja mówię, brońcie Panie Boże, bo mnie wszystkim, co kokosowe jest, można gonić. Dlatego po prostu nie lubię i wolę nie. No, dobra, słuchajcie, idę to zanieść, tylko jeszcze folią owinę, idę to zanieść i jak wrócę, to biorę się za demakijaż. Już po demakijażu, u sąsiada też byłam i w ogóle już wszystko załatwione, mogę w końcu zaraz wyciągnąć nogi na kanapie. Nałożyłam sobie na twarz maseczkę z Essence, która była w limitowanej edycji, właśnie w tej samej co bronzer, który ostatnio testowałam w tym vlogu, gdzie testuję kilka nowości i bawi mnie to. To była limitowana edycja, która się bardzo szybko rozeszła, The Glowing Golds, i bawi mnie to, że tutaj jest napisane Hydrating Golden Face Mask. No ona złota to w życiu nie jest, to jest bardziej perłowa taka maseczka. No ale są dwie przegródki i no tutaj jest napisane, że zawiera glicerynę, ma rozświetlać skórę. No i tradycyjnie trzymać 15-20 minut i później zmyć. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja wzięłam od razu, jak ta limitowana edycja się pojawiła. Ja te produkty kupowałam, to od razu po dwie takie maseczki sięgnęłam, czyli nie dwie takie połówki, tylko dwie całe. I słuchajcie, zaraz zanim skończę, to tylko chciałam wam jeszcze coś powiedzieć, a mianowicie, że czasem jednak faktycznie opłaca się dobrze przyjrzeć opakowaniu i czytać, co na nim jest napisane, jeżeli chodzi o kosmetyki, bo narzekałam ostatnio, że ten balsam z Fluff do demakijażu szczypie mnie w oczy i kilka dni temu, słuchajcie, zauważyłam, że na tym balsamie pod spodem, na dnie jest napisane, żeby nie stosować tego do oczu. O, mi tutaj. O. Żeby nie stosować, popatrzcie, nie wiem czy pod tym światłem się to uda załapać, żeby nie stosować tego do oczu, tak? Do demakijażu oczu, tylko do samej twarzy. No ale powiem wam szczerze, że w takim bądź razie ten produkt mi jest w sumie, ja go oczywiście wykończę, bo już no można powiedzieć, że połowę zużyłam, ale w takim bądź razie już na pewno nie wrócę do tego produktu, ponieważ
Ja nauczona balsamem, czy to z Clinique, czy moim ulubieńcem z The Body Shop i tak dalej, i tak dalej. Jestem nauczona, że te produkty można także do oczu używać i że rewelacyjnie rozpuszczają makijaż, bo no średnio mi, wiecie, się podoba tylko twarz, a oczy znowu jadę teraz aktualnie olejkiem z Isany, bo jest w moim projekcie zero. No ale średnio mi to, wiecie, pasuje. Dwa, no można powiedzieć, że tłustawe produkty, dwa różne używać, jeden do twarzy, a drugi tylko do oczu. Moim zdaniem jest to totalnie bez sensu, więc generalnie to był kolejny produkt z Flav, który mi nie podpasował koniec końców. Jest jeszcze jeden produkt z Flav, z którym też do ładu nie mogę dojść, ale o tym już powiem Wam kiedy indziej. Dobra, słuchajcie, ja podtrzymam tą maseczkę i pooglądam troszkę telewizor i będę niedługo szła do łóżka. Co prawda, no, jeszcze jest w miarę jasno, ale najpóźniej za pół godziny, godzinę się ściemni i no, już będę mogła iść spokojnie spać. Uwielbiam, jak mnie znajomi odwiedzają, ale powiem Wam, że za każdym razem potem jestem zmęczona. Asia o tym wie, więc też wiem, że się nie obrazi, jeżeli to powiem tutaj, bo to nie chodzi o nią tylko chodzi ogółem o ludzi. Ja po każdych odwiedzinach od kogoś znajomego jestem na wieczór później tak zmęczona, tak wyrzuta z sił, że to jest masakra, a tak naprawdę nie robię nic, ale no... Obecność drugiej osoby, czy w ogóle osób wokół mnie, tak właśnie na mnie działa. No, także dzisiaj to by było na tyle. Ten vlog jest na pewno mega długi, bo w końcu składa się z dwóch dni. Także żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.